Poprzedni film z porównaniem drapaków nagrałam we wrześniu 2012 roku. Trochę czasu minęło, dlatego chciałam pokazać, jak to wygląda teraz. Ustawiłam znowu drapaki obok siebie, żeby było łatwo je porównać. Może zacznę od drapaka sufitowego. W poprzednich filmikach mu opowiadałam, jak to wygląda, dlatego chciałam tylko pokazać, jak to się zmieniło w czasie użytkowania przez dwa koty. Dolna rura jest drapana głównie przez Ambrusię. I tutaj zdaje się, że trochę widać, jak to jest przez nią podrapane. Tutaj są niewielkie niteczki powyciągane, ale nadal wszystko jest bardzo ścisłe. Nic się nie obsuwa. Ambra lubi to drapać. Zresztą chyba widać efekty. Tutaj mamy Horusa, który się właśnie obudził. Półeczka. On będzie chciał teraz snaczka, bo on głównie tutaj siada na tej półeczce, kiedy chce snaczka, a się obudził, więc będzie go chciał. Półeczka ze sztruksu niestety nie jest zdejmowana, natomiast jest czysta, nie ma żadnych wystających niteczek. Wygląda to bardzo ładnie. Następnie tutaj głównie drapie Horus. Też widać, że jest to trochę pozaciągane. Okej, wiem, chcesz wyjść na dwór? Wychodź. Na górze są drapaki i Ambrusia. Zaraz wejdę... hamaki, przepraszam. Zaraz wejdę i pokażę, jak to wygląda w tej chwili. Hamaczki są zdejmowane. Były już prane wiele razy. Tutaj są pozaciągane pojedyncze niteczki, które da się obciąć. Nie ma z tym żadnego problemu. Głównie leżą na tym hamaku koło okna. On jest trochę wyleżany. W każdym razie drapak wygląda prawie jak nowy. Nic tutaj się nie zmieniło poza tym, że są normalne ślady użytkowania. Nadal jest stabilny. Ja mogę go ruszyć i tutaj nic się z nim takiego nie dzieje. Teraz pokażę, jak wygląda drapaczek, który kupiłam w Zooplusie. Drapak sufitowy ma w tej chwili 2 lata. Drapak ten ma 2 lata i 3 miesiące, bo jest 3 miesiące starszy od tego. Tutaj była jeszcze kolejna część. Była rurka i ta platforma. Niestety drapak się przewrócił. Złamało się to. I wygląda w tej chwili to tak. Całe szczęście akurat żaden kot nie ucierpiał. Powiem od razu, że w miesiącach letnich ten drapak stoi na balkonie, dlatego jest po prostu brudny. Niestety nie mogę tego zdjąć i wyprać. Więc no, wygląda to jak wygląda. Zaczniemy od dołu. Tutaj pewnie będzie widać, jak to jest poobsuwane i powyczesywane przez kotki. Nadal się rozkleja. Nie zdążyłam jeszcze skleić. Z budki nadal nie korzystają. I górna rurka, która wygląda... Postaram się to przesunąć bardziej do światła. Wygląda to właśnie w taki sposób. O. Koty chętnie to drapią, więc no, jest to pięknie wyczesane. Tutaj nadal są zahaczenia od ich pazurków. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Po prostu drapak postoi sobie na balkonie, a kiedy zniszczy się do końca, to go,
to go wyrzucimy i kupimy pewnie coś innego. Tak jak mówię, ten drapak sufitowy ma 2 lata, ten ma 2 lata i 3 miesiące. O, właśnie tak odbywa się drapanie.